Wracamy po wywiadzie z kierowniczką drużyny żeńskiej Martyną Falkiewicz. Jesteśmy na Murawie, gdzie trwa kolejne spotkanie między liderkami klasyfikacji generalnej Biało-Zielone Gdańsk, a drużyną ze stolicy Legia Warszawa. Na razie 0-0, ale jak widzę, przedziera się reprezentantka Polski Anna Klichowska i zdobywa pierwsze punkty dla drużyny z Gdańska. Do zera dla dziewczyn z Gdańska. Szansa na podwyższenie, bo piłka została przyłożona między słupami. Nieudane. Niestety. Podwyższenie nieudane. I mamy ciągle 5-0. 5-0 dla Lechii Gdańsk. Przepraszam, Biało-Zielone Gdańsk. A my zapraszamy wszystkich przed telewizorów na żywo, na RCS. Wiele atrakcji dla kibiców, dla dzieci. Można na żywo prześledzić spotkania, oglądać walkę. Śliczne panie, ostra walka. Niczego więcej nam tu nie potrzeba dzisiaj. Przy rozpoczęciu piłka wypada do przodu. Młyn dla drużyny z Gdańska. W okolicach 22 metra. Szansa na punkty. Młyn z wrzutem dla biało-zielonych. Wygrany młyn. Rozrzucanie piłki na lewą stronę. Już trochę niedokładne podanie. I piłka wypada do przodu. Tym razem będzie młyn z wrzutem dla Legii Warszawa. Ale dalej akcja jest toczona w okolicach 22 metra drużyny Legii Warszawa. A już za chwilę kolejne spotkanie naszych dziewczyn. Mają możliwość odegrania się drużynie AZS Warszawa. Po pierwszym spotkaniu przegrały z AZS-em 17-12. I po tym meczu mają szansę na rewanż. Niestety złe złapanie piłki przez drużynę z Warszawy i przyjmuje ją zawodniczka z Gdańska. I kolejne punkty. Przyłożenie. 10-0 dla biało-zielonych. Skuteczne podwyższenie. Wynik meczu 12-0. Rozpoczynają z dropa dziewczyny z Gdańska. Bardzo ładny kop. Szczurek tak zwany do 10 metr. Trudność, ale czy będzie odbiór? Ale niestety do przodu. Piłka wypadła do przodu. Ale sędzia wróci do korzyści. Młyn dla Legii Warszawa. Blisko przejęcia piłki były zawodniczki z Gdańska. Niestety nie udało się. Legia Warszawa aktualnie jest czwarta w klasyfikacji generalnej. Ale ma niedużą stratę do trzeciej Juwenii i niedużą przewagę nad piątym AZS-em AWF. No, jak widać, dwie drużyny ze stolicy przyjechały dzisiaj na turniej. Piłka dla Legii. Szybkie rozpoczęcie rzutem karnym. Zawodniczka przedziera się przez linię obrony, ale przegrane przegrupowanie przy piłce Ladies Gdańsk, rozrzucenie na prawą stronę, zrobiły lekką przewagę, ale wypada piłka niestety zawodniczce z Gdańska. No już tak blisko była pola przyłożeń. Będzie młyn dyktowany z wrzutem dla drużyny z Warszawy. A już za chwilę nasze panie zagrają mecz z AZS-em Warszawa. Szansa do rewanżu.
Pierwszy mecz był bardzo zacięty, ale niestety nasze zawodniczki przegrały minimalnie 17 do 12. Młyn wygrany przez drużynę z Legii. Rozrzucenie piłki na prawą stronę. Oj. Ale szarża w polu punktowym. Sędzia cofa grę. Nie wiem, co tam się stało. Nie. Szarża. Młyn na piątym miejscu dla zawodniczek z Gdańska. W przypadku, gdy zawodnik zostanie zszarżowany i sprowadzony na ziemię w swoim polu przyłożeń, sędzia zawsze dyktuje młyn dla przeciwników. Piąty metr. No, kolejna szansa na punkty. Bardzo blisko pola przyłożeń są zawodniczki z Gdańska. No i dziura. Tak jak myślałem. Przyłożenie kolejne. Punkty zaliczone. 17 do 0 dla Ladies Gdańsk. Podwyższenie będzie z naprzeciwka słupów, więc prawdopodobnie zaraz będziemy mieli 19. Skuteczne podwyższenie. 14 do 0 dla biało-zielonych. 19 do 0 dla biało-zielonych. To już było trzecie przyłożenie. Przepraszam. Właśnie mamy przerwę. A my w przerwie chcemy Państwa zaprosić już na jutro. Jutro kolejne emocje związane w rugby w naszym mieście. Tym razem w wykonaniu panów Miedziowi Lubin zagrają mecz w drugiej lidze rugby z drużyną Mińska Mazowieckiego. Przypomnę, że Miedziowi na razie są samymi zwycięstwami. Zapowiadają walkę o awans do pierwszej ligi. Także zapraszam jutro bardzo serdecznie na godzinę 14 na RCS. Miedziowi Lubin zagrają z Mińskiem Mazowieckim. Zapraszamy również wszystkie dzieci. Cały czas trwa rekrutacja do naszych grup młodzieżowych. Młodziki, żaki, mini żaki grają też w rugby. Odnoszą sukcesy w kraju. W szkolnej lidze rugby tak. Możemy się pochwalić mistrzostwem Polski SP14, która dwa lata temu zdobyła mistrza Polski. W każdy wtorek, czwartek i piątek o godzinie 18 tutaj na RCS-ie trwają treningi pod okiem wykwalifikowanych trenerów. A już wróćmy na boisko. Druga połowa. Ladies Gdańsk kontra Legia Warszawa. Drugą połowę rozpoczynać będą zawodniczki Legii. A niezłapana piłka przez zawodniczkę z Gdańska. Młyn dla drużyny Legii Warszawa. Piłka wygrana przez drużynę Legii Warszawa. Ale błąd podającej. Ale błąd, przechwyt i przy piłce znowu drużyna piłka zabezpieczona biało-zielonych Ladies Gdańsk. Piłka znowu wypada do przodu. Kolejny młyn dla Legii. Widać zmęczenie zawodniczek, a to dopiero drugie mecze. Przed nami jeszcze cały dzień. Przypomnę, jesteśmy tutaj do 16. Finałowy mecz odbędzie się o godzinie 15:30. Zapraszamy wszystkich na trybuny. Prosimy o gorący doping dla dziewczyn. Jak widać, twardy sport, bardzo ciężki, także doping się przyda. Karny dla zawodniczek Legii Warszawa, szybkie rozpoczęcie. Piłka niedokładnie zagrana na skrzydło, ale dalej zostaje w posiadaniu Legii. Skuteczna gra w obronie zawodniczek biało-zielonych Legii. Ladies Gdańsk.
Gra na ziemi. Karny dla zawodniczek z Gdańska. O, piękne przejście zawodniczki z numerem 12. I kolejne punkty dla drużyny z Gdańska. W tym momencie to już jest 24-0 i podwyższenie sprzed słupów. No i niestety podwyższenie nieskuteczne. Wynik w dalszym ciągu 24-0 dla drużyny z Gdańska. Drużyna gdańska w tym sezonie wygrała już 4 turnieje, ale w ostatnich dwóch musiała uznać wyższość drużyny z Poznania. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. To są główne faworytki do wygrania turnieju. Piłka wypada, ale do tyłu gramy dalej. Podanie do skrzydła. Karny dla drużyny Legii Warszawa. Przewinienie w przegrupowaniu. Kolejny karny dla Legii. Bardzo skuteczna szarża. Piłka odzyskana przez drużynę biało-zielonych. Podanie na skrzydło. A i niestety piłka wypada do przodu. Będziemy mieli młyn z wrzutem drużyny Legii Warszawa. Piękna pogoda dzisiaj dopisuje. Spalony karny dla Legii Warszawa. Zawodniczka Legii urywa się na skrzydle. Czy będą pierwsze punkty dla drużyny ze stolicy? Skuteczna szarża. Podanie do przodu. Podanie do przodu. I młyn dla drużyny z Gdańska. No blisko były drużyny. Drużyna z Warszawy była blisko zdobycia pierwszych punktów. A my widzimy nasze zawodniczki powoli rozgrzewające się przed następnym spotkaniem. Rewanż w meczu z AZS-em Warszawa. Przypomnę, pierwszy mecz niestety przegrały nasze panie 17-12. Teraz będą miały okazję się zrewanżować. To już trzeci mecz naszych dziewczyn. W pierwszym meczu przegrały z AZS-em Warszawa 17-12. W drugim pokonały Diablice Ruda Śląska 24-12. Bardzo ładny zwód. Podanie do skrzydła. Obrona przed szarżą, tak zwana blacha, i urwała się dziewczyna z Gdańska. Jeszcze będą punkty. Niestety złe podanie. Wypada piłka zawodniczką z Gdańska. Sędzia dyktuje młyn z wrzutem dla drużyny z Warszawy. Dużo młynów mamy w tym meczu. 24-0 prowadzą biało-zielony Gdańsk. Ostatnie minuty spotkania. Młyn dla drużyny Legii. Wygrany. Bardzo dobra gra w obronie drużyny z Gdańska. Bardzo ciężko znaleźć jakąś dziurę w obronie, przejść. No jak widać, przegrana
walka w przegrupowaniu, piłka po stronie biało-zielonych. Czy jeszcze w tej końcówce udaje mi się zdobyć punkty? Dobre zabezpieczenie. Przeniesienie gry na drugą stronę. Niestety piłka wypada do przodu. Mimo przychwytu przyłożenie się nie liczy, bo zawodniczki Legii grały na przewadze. Przez to, że zawodniczki z Gdańska popełniły przewinienie, ale mecz już się kończy wynikiem 24-0 dla drużyny biało-zielonych Ladies Gdańsk.